nami zawodnik od Fizyko Obrzych, Bartek Cichociński. Bartek, początek meczu pod nasze dyktando, fajna gra, współpraca małymi z wysokimi, to oni zdobywali punkty. Co się później zaczęło, co się takiego stało, że siarka doszła do głosu? Zawodnicy, tam dwóch zawodników, Tony Whedon miał bardzo dobrą skuteczność za trzy, Jason Allen tak samo. Myślę, że głównie dzięki nim siarka wygrała. Czy to, że ten Szczubiał był jeszcze niedawno naszym szkoleniowcem, dodawał jakieś dodatkowe motywacje wam przed tym spotkaniem? Znaczy, na pewno był każdy był dodatkowo zmotywowany, jednak no, nie robiło to jakiejś wielkiej różnicy. A myślisz, co musimy zmienić w mentalności, w grze? Jaki, który czynnik musimy zmienić, żeby wrócić na te tory z meczów, czy ze Stermetem, czy ze Śląskiem? Być może trzeba zmienić podejście do meczu, chociaż myślę, że dzisiaj każdy był dobrze zmotywowany. Dobrze, dziękuję Ci bardzo.